Cześć, witam serdecznie na mojej pasiece. Dzisiaj mamy sobotę, 14 maj. Zobaczymy w miarę szybko, co tam się dzieje. Interesuje mnie ogólnie, jak sobie poradził ten pierwszy tam skrajny ul, jak odbudował węzeł. Drugi to tam walczy cały czas. Zobaczymy, czy tam jest, jak tam z miodem. Tutaj jest odkład, zobaczymy, co w odkładzie. No i zobaczymy, jak sobie tutaj radzi ten ul, czyli też, czy się wygryzły mateczniki dwa, jak i tutaj, czy się wygryzł matecznik. Okej, zobaczmy. Zatem włóżmy naszą rękawicę. Zdemontujmy daszek. Wodę widać mają, ale zrobimy taki zabieg, że cały ten korpus tutaj, który jest, zdemontujemy i najpierw zaglądniemy do dolnego korpusu, co się dzieje w dolnym korpusie, czyli górny korpus spróbujemy cały podnieść. A tutaj jest nieuniknione mniej więcej oderwanie. Okej. Prześmignąłem górną stronę. No i co? Wyciągniemy tutaj te ramki i zobaczymy, co się tutaj dzieje w tych ramkach. Myślę, że pomocnym rozwiązaniem byłoby zastosować tutaj dwa dodatkowe korpusy, żeby włożyć tutaj na górę z jedną albo ze dwie ramki. Zacznijmy od tej ramki, prawdopodobnie z pożywieniem, którą wyciągniemy na czas przeglądu. Ciężka ramka. Samo jedzenie, widać założony. Cała ramka miodu. Świeżusieńki miodzio w tym miejscu. Cały jest elegancko zalepiony. Jeszcze zobaczmy drugą stronę. No, druga strona również super. Widać, że pszczółki dają radę. Sam miodek. I przełóżmy sobie tą rameczkę na spokojnie, żeby wiaterek mi pszczółek nie owiewał. Tutaj powinna być, jak się nie mylę, chyba ramka pracy. Zobaczmy, co się dzieje w ramce pracy. Tutaj ostatnio wkładałem paski z nasączonym kwasem szczawiowym po to, żeby leczyć te pszczółki przed warozą. Zobaczmy, jak się tutaj co dzieje. Elegancko. Są tutaj robaczki, widać większe. Zobaczmy drugą stronę ramki. Mają pożywienie. Mają. I mają zalany miodek. I mają robaczki. Ok. Włóżmy im tą rameczkę z powrotem w identyczny sposób. Zobaczmy kolejną ramkę. Ramka z węzą. Chyba się ładnie odbudowywują rameczkę z węzą. Cisza, spokój. No i o to chodzi. Druga strona ramki. Też ładnie rameczka jest odbudowywana. Pszczółki sobie powolutku działają, ok. Wkładam tą rameczkę zatem z powrotem do ula. W
weźmy kolejną rameczkę. Zobaczmy. Też jest jakaś młoda ramka. Młoda ramka z węzą. Ok. Interesuje mnie tutaj sytuacja. Ładnie komóreczki odbudowane w tej części. Tutaj zaczynałem już wrzucać miodek do środka. Druga strona rameczki, zobaczmy. No, druga strona rameczki też jest ładnie. Komórki są jeszcze puste. Jeszcze tutaj mamcia, widać, nie zagościła. Ok. Włóżmy im tą rameczkę z powrotem do ulika. Kolejna ramka to już jest ramka starszej generacji. Zobaczmy, co się tutaj dzieje. No, tutaj jest rameczka zaknotkowana, chciałem wam powiedzieć. Jest ona pusta, znaczy wyczyszczona była i matka ją tutaj pięknie odbudowała. Są knotki, nie wiem czy kamera to zbierze, tą informację z komórki, ale są knotki jak znicze. Więc piękna sprawa jest. Widać, że matka była tutaj na dole i w tej ramce tutaj podziałała. A to jest chyba najważniejsze. Zatem oznacza to, że matka ma miejsce. Pszczoły się nie gniotą. Są tutaj małe robaczki i jest tutaj również ramka, widać, po tej stronie również zaknotkowana. Czyli czekamy zatem na dalsze etapy rozbudowania ula. Już ją wkładam z powrotem, już nie nerwuję je, prawda? Zobaczmy kolejną ramkę, też starszego typu ramka, widać. Zobaczmy, co się w tej starszej ramce dzieje. Tego dmuchacza trochę przesunę dalej, żeby mi tutaj nie obfukowiło ramek. Zobaczmy, jak wygląda tutaj ta ramka. Też bardzo ładnie. Ramka jest, jak widać, też ładnie. No, zamknięta jest. Jest już starszy czerw na wygryzieniu. Tutaj widzę jakieś miseczki, to je usunę. Ok. Zobaczmy, co się dzieje tutaj pod paskiem. Też jest w porządku. Zobaczmy drugą stronę ramki.